Cześć moi drodzy, właśnie zdecydowałem się publikować tutorial o modelowaniu gazebo, bo to będzie fajny tutorial. To jest takich parę technik, które muszę wam pokazać, jak i co zrobić, jak wytłoczyć ciekawe kształty. Może być to trochę dla niektórych skomplikowane, ale jest dużo osób, które korzysta z tego programu. Ja se przepraszam, zakrztusiłem się. Ja sobie zostawię jeszcze na wytłoczony kształt. Pokażę wam, jak takie coś w ogóle uzyskać. A chciałem jeszcze ciekawą opcję sprawdzić, bo to jest taka opcja nazwy Radius. Oni to niedawno dodali do krzywej, bo tego przedtem nie było. Dobra, a zanim zacznę robić, o, bardzo lubię tą opcję. Ja sobie zrobię konwersję do poligonu i pokażę wam, co po kolei będę robił. Convert to mesh. Konwersja przebiega sprawnie. To będzie nam okiem. Jeszcze sprawdzę jedną rzecz, bo jest tutaj coś takiego, co możecie użyć. Zaraz wam pokażę, jak ten kształt uzyskałem. Faces by size. Nie, zrobię inaczej. Select. Nie, muszę zeskalować. I zaraz wam pokażę. Bo chciałem sprawdzić, czy w ogóle za pomocą tego mogę zeskalować. O, da się tak zeskalować. Czyli również jak użyjecie opcji Individual Origins, to możecie taki kształt tak zeskalować. I już wam pokazuję, jak taki kształt do Alkany gazebo użyłem, bo po chińsku Alkana to jest gazebo. Używam też tego, możecie użyć widoku. Trochę od was zależy, jak chcecie pracować. Ja wybiorę widok ten. To się trochę to zmniejszy, możecie to rozjaśnić, albo przyciemnić, albo GIF, albo inne użyć, albo jak się wam to nie podoba, możecie mapę HGRI zainstalować. Mam chyba ją tutaj na dysku. Uwaga, jak szukacie tekstur i macie miniaturki włączone, to Blender może się z tego powodu zawiesić. Gdzie ja mam tu mapę HDR? No. Nie mogę tego, moi drodzy, znaleźć, a szkoda, bo ostatnio publikowałem tutorial, gdzie możecie darmowe mapy HDR pobrać, ale to jest... Nie mogę tego znaleźć, nie pamiętam, na którym to było dysku. Bardzo bym chciał teraz to znaleźć. Kurde, no nie znajdę tego. Sorry, moi drodzy. Nie pokażę wam teraz tego, bo możecie inne materiały użyć. Próbuję to znaleźć, a nie pamiętam, gdzie to jest. Jeszcze mogę sprawdzić, czy mam to zapisane na dysku. Zaraz wam pokażę. To schowam na bokiem. Extrude gazebo
Ja chcę wam pokazać przede wszystkim, jaką technikę do wykluczenia tego kształtu używam. Coś mi widok tutaj, coś mi to przeszkadza. Muszę zwiększyć blur, bo jak obracam, widzicie to miganie? Coś mnie to trochę denerwuje i chyba będę musiał w tym widoku pracować. Bo to tak, zauważcie, jak obracam widok, to tak jakoś tak dziwnie to, jakby wam to powiedzieć, świeci, czy jakoś tak dziwnie pyk, pyk, pyk. Co mi przeszkadza, więc muszę do tego widoku przejść i zwiększę sobie też widok, to znaczy zmienię trochę ten pattern, bo mi niewygodnie się pracuje. To znaczy gradient kolorów i zmniejszę sobie to. O, teraz jest trochę lepiej. O, zdecydowanie lepiej, ale blado, muszę o, teraz jest dobrze. Mi się tak przyjemnie po prostu pracuje i instalujecie skórkę. Ja sobie chyba dam 3GS Max 2021. To się wam na dysk zapiszę, a dokładnie tutaj. Nie widać tego katalogu, to trzeba go włączyć. Hauhigen Files and Folders. Niestety. Ile ten katalog ma mega? Wobec tego musiałbym go... Ojejku, to duże. Teraz nie będę go teraz odkrywał, bo... Kurde, zawiesił się. Jestem w opcji roaming. Blender, teraz go Blender Foundation idę. I tu się wam wasza skórka zapisała w skrypt. PressX. Interface Theme. Ja sobie skopiuję, aby nie konfigurować tego od nowa. A, dobra, nadpiszę. A gdybym tak utworzył sobie nowy katalog, Blender 292 skórki. Ja lubię być zorganizowany, moi drodzy, jak pracuję i przechodzę teraz do konkretu. To schowam. Ale tymczasowo. Dlaczego to, a nie to? Bo jak daję opcję Showhidden Objects, to mogę to z powrotem sprawić, że się pojawi. Jakbym to użył i użył opcji Showhidden Objects, to mi się na scenie nie pojawi i muszę manualnie potem to włączyć, a jak się ma dużo obiektów, to możecie nie wiedzieć, gdzie potem to jest, no i przechodzę. Dobra, rysujemy tak. Kursor do zaznaczonego, do widoku Z przechodzę i kursor do widoku ustawiam. Potrzebujecie mieć coś takiego jak Bezier Surface. Dlaczego to narzędzie używam? Bo ja będę rysował ołówkiem kształt profilowy do gazebo. Potrzebujemy coś takiego jak sześcian. I tutaj... Ja pokazuję sobie jak. Poczekacie chwilę. Dobra. Na przykład użyjmy opcji Initialize. W opcji Grease Pencil. Wybieram sobie... Krzygę kursor i rysujemy naszą alkankę. Upewnijcie się, że to jest ustawione. Ja sobie dam większą grubość. Sprawdźmy też, czy mamy jakiś dowolny kolor. Nie wiem, tak się zastanawiam, czy nie wybiorę tego. Albo... A my wtedy na ten kolor będzie rysował. Trochę krzywą wyszło, ale to nie szkodzi. I to jest taka opcja Strokes to Curves. Wtedy automatycznie konwertuje taką krzywą do... taką ołówek do krzywej. Teraz użyję opcji Set Origin to Geometry. Aha, nie przestawił mi, bo
Nie jestem w opcji 3G kursor. I jeszcze raz. Aha, trzeba w takim razie Active Element grać. Czemu nie działa opcja kursor do zaznaczonego? Tak Origin to Geometry teraz działa. Sorry moi drodzy, teraz trzeba iść do opcji krzywych, zmienić rozdzielczość najlepiej na 1. Na samym dole jest taka opcja Cyclic U, to wam zamyka waszą krzywą, bo ja będę jeszcze rysował spliny potem. Teraz ustawimy sobie rozdzielczość krzywej Decimate Curve, bardzo ważna opcja. I wystarczy. Usuniemy niepotrzebne punkty, których nie potrzebujemy, bo nie potrzebujemy wszystkich punktów. I tu. I tu. I mamy piękny sześcian. I teraz będziemy rysowali kwadratową krzywą, bo będziemy potrzebowali kształt profilowy. Tak mi się teraz, moi drodzy, przypomniałem sobie, mogą również do tego Bez Surface użyć, ale Bez Surface jest bardziej skomplikowanym narzędziem i trochę się z tego, powiem wam, ciężko korzysta, ale działa to narzędzie, ale do wytłaczenia takich kształtów jak to będziemy potrzebowali bevel, ale to jeszcze potrzebujemy narysować jeszcze jeden kształt. Gazebo 01 Alkana Profile. No i teraz jeszcze raz usuwamy to i dobra. Na wszelki wypadek zaznaczę Shift S kursor to selected. Upewnijcie się, jesteście w widoku ortograficznym i przypisujemy kursor, gdzie go przypisać? Najlepiej tu, bo tu chcemy rysować. I na tej wysokości i wybieram to. Wtedy będzie nasz gizmo na tej wysokości i na kursorze. Initialize, wybieramy 3G kursor. Zostawiamy otwartą przestrzeń, bo potem jak konwersji dokonacie do krzywej, to automatycznie zamkniecie krzywą okiem. To możemy w sumie wykasować, bo i tak mamy naszą krzywą. Znowu robimy tak, jak wam pokazałem. To wybieramy. Niestety, ale to jest ważne. Zapiszcie scenę, bo mi pojawił się błąd, jak próbowałem nieodpowiednio korzystać z narzędzia Bez Surface i błąd mi się pojawiał niestety, moi drodzy. To sobie obrócę w tym widoku krzywą i już od razu, żeby była tak. Bo nie wiadomo, jak bevel będzie mi działał. Jakbym tak nie zrobił, to bevel mógłby nie działać. Myślę, że tu nie szkodzi, jak będzie trochę więcej punktów. Ale upewnijcie się, że nie ma ich za dużo. Za dużo to też niedobrze. A niech ja sprawdzę, czy ten program nie ma przypadkiem czegoś tak. W ołówku Grease Pencil wygląda to dużo lepiej, powiem wam, moi drodzy, o wiele lepiej, ale nie ma tutaj dodatkowej opcji, tylko jest ta, więc nie mogę narzekać, to muszę użyć to, co jest tu, no i dobra. Myślę, że taki kształt profilowy powinien nam w zupełności wystarczyć. Jeszcze sprawdzę, moi drodzy, bo jak macie za mało punktów, to wciąż możecie je dodać zaznaczając dwa vertexy i w opcji subdivide segments. Macie w opcji segments podziel. Możecie dodać więcej punktów.
Aha, to miałem niechcący włączony snap. Migiem boing. I tu sobie możecie dodać subdivide. Tak, abyście mieli równą ilość punktów. Nie jestem pewien na 100%, czy Blender ma taką możliwość. Czy się da w ogóle coś takiego zrobić? Można, można punkty wykasować. Mamy też prowadnice, ale one tutaj nic nie zdziałają. Ewentualnie, jakbyście mieli większą rozdzielczość krzywej. Okej. To zaznaczamy. Wybieramy obiekt. Tu najprawdopodobniej trzeba będzie to w pewien sposób obrócić, ale musicie być wtedy na opcji Median Point. No i tu się trochę martwię, bo tu nie wiem, czy... O, wykłacza mi. Martwię się, moi drodzy, bo z tym bywają problemy. Nie jest to takie do końca proste. Correct. Co ja tu mam? O co chodzi z tym? Zek up, minimum, tangent. Aha, ta opcja raczej nie wchodzi w grę. Sprawdźcie, moi drodzy, to chyba dobrze działa. Jeszcze możecie w czasie rzeczywistym edytować ten kształt. Już wam pokażę trik. Tak też możecie zrobić. Zwróćcie uwagę jeszcze, z której strony jest kto, bo chyba ta dolna strona jest u góry, bo mamy tutaj jeden punkt. Już wam pokażę. Nie, chyba tu. O, widzicie? To jest, to co jest tu u góry, więc musimy to zaznaczyć. To i to. Subdivide. Możemy dodać więcej. Ja sobie włączę to. No i mamy piękny kształt. Jeszcze u dołu musicie podzielić to. To też możecie edytować. Zaraz wam ukażę. Tylko troszkę mi się to nie podoba. Patrzcie, to jest trochę krzywo. I chyba będę musiał to poprawić. Chyba się da, powiem wam. Nie do końca mi się to, powiem wam, podoba. Na szczęście da się to poprawić. Ale jazga. I tak się da. No i dobra, i mamy piękny kształt profilowy. Jeszcze tutaj, moi drodzy, to poprawię. Aha, nie wyłączyłem tego. Uwaga, z tym. O, jak pięknie to wygląda. Jeszcze chciałbym tak uwypuklić ten dolny kształt, moi drodzy, okej? No i mamy pierwszą część chińskiej altany gazebo. W następnym tutorialu pokażę, jak to zeskalować, jak chcecie zrobić to mniejsze, ale żeby było nie grube. No to życzę wam miłego dnia. To jest pierwsza część tego tutorialu.